Witam Was serdecznie. Po chwili przemyślenia, po... jak się zastanowiłem, postanowiłem wysłać zdjęcie swojego tatuażu, który mam w widocznym miejscu, koledze Andrzeja Żuromskiego. Żeby wiedział, że zdjęcie tego pana Bartka, które wyświetlacie, że to nie jest prawdziwe zdjęcie i że kłamiecie. To po pierwsze. Po drugie, postanowiłem, że za 2-3 miesiące powstanie Legalna akcja Stop Pomawiaczom, która zajmie się takimi ludźmi jak Wy i ludziom przez Was pokrzywdzonych. Bo łatwo jest kogoś oczernić, skrzywdzić, a nie ma komu przeprosić. Akcja ta będzie fundowana przeze mnie. Nie będę błagał jak Andrzej o pieniądze na wypiskę. Andrzej płakał wręcz. Przelejcie, przelejcie. Dostałeś, Andrzej, od nas 1700 zł. Ode mnie i od moich kolegów. Dlaczego zrobiłem przekaz pieniężny, a nie przelałem z konta? to jest tylko i wyłącznie kurwa moja sprawa. I nie muszę się z tego z nikomu tłumaczyć. Nazywacie się ludźmi z honorem z zasadami, nie wiecie, kurwa, że rodzina to świętość. Nie wiecie i grozicie rodzinie. Ja powiedziałem, że pójdę na policję, jeżeli będą groźby pod moją, w stronę mojej rodziny. Powiedzieliście, że jestem konfidentem. To kim jest, kurwa, wasz kolega, który głośno powiedział, że zgwałci komuś kobietę? Kim? Jest zwykłym gwałcicielem, według waszego toku rozumowania. Teraz, Andrzej, wracam do ciebie. Pomówiłeś mnie w swoim komentarzu, że jestem sześćdziesiątką. Nie, nie jestem sześćdziesiątką, bo to teraz u was takie modne słowo, ponieważ nie mam wiedzy operacyjnej dla policji żadnej. Jestem uczciwym człowiekiem. Pomówiłeś mnie kurwo o branie narkotyków i picie alkoholu. Nie, nie biorę. Nie mam kurwa na to czasu. Nie mam czasu na balet, nie mam czasu na nic, bo pracuję. Ale dzięki temu moja rodzina żyje w dostatku i nie muszę błagać na internecie o pieniądze. I uwierz mi, że starczy mi pieniędzy na walkę z takimi jak wy. Uwierz mi, i przyrzekam, że do tego dojdzie. Będziecie. Ze wszystkiego rozliczeni. Ja się teraz dopiero rozkręcam. Bo przez wasze rozczerstwa w ostatnie dni trochę się zdenerwowałem. Dlatego ja wam pokażę, kim jest Kulkopczyński Mówicie, że ja nie mam co z czasem robić. Przecież to wy siedzicie cały czas na internecie. Wczoraj poszedłem spać. Nie było żadnego filmiku. Dziś są już trzy. Spałem cztery godziny, kurwa. A wy już rzucacie trzy filmiki, i nawet Andrzej po nocach komentarze. Kurwa, kim wy jesteście, myślicie sobie, że, ze, że z wami się nie wygra? Wygra się. Obnażę, jak kłamiecie. Obnażę wszystko. A teraz życzę wszystkim miłego, spokojnego weekendu. Trzymajcie się i do usłyszenia hej.